Witam kochani serdecznie. Tutaj jest taka akcja, o której chciałem Wam powiedzieć, do której chciałem Was zaprosić, zainspirować, ponieważ jest to związane z takim działaniem właśnie z czystego serca, z czystą intencją dla pożytku ludzi, którzy mają po prostu problemy, tak zwane w życiu, i coś tam się nie ułożyło, coś tam nie poszło i są na ulicy, tak? Są bezdomni. I mój dobry ziomek Mariusz od lat gotuje w zasadzie dla tych ludzi. Organizacja, którą założyłem, nazywa się Gędziąg Norbu. W wolnym tłumaczeniu znaczy to skarbnica spełniająca życzenia. Osoby bezdomne chyba najbardziej potrzebują naszej pomocy. Ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić siebie na ich miejscu, tak? Nigdy jakoś nie wierzyłem w to, że to jest ich wybór. Jest to z reguły uwarunkowanie wynikające z wielu różnych przyczyn. Ale nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, że ktoś na własną ochotę zostaje bezdomnym, tak? Wydaje im posiłki, zaczynało się skromnie, rozwinęło się przez te lata i to jest taka akcja, która po prostu trwa, cały czas jest. I a propos tej sytuacji, o której ostatnio mówiłem, tam na granicy i tak dalej, to wśród nas w takim dużym mieście jak Warszawa też jest dużo ludzi, którzy są w takiej sytuacji, że nie mają gdzie mieszkać, nie mają gdzie żyć, nie mają co jeść i zima dla nich jest ogromnym wyzwaniem. Więc ja myślę, że to jest taka rzecz, w którą można się zaangażować. Zapraszam serdecznie. Tutaj pod filmem w opisie będą wszystkie informacje, jeżeli chodzi o stronę, o licytację. Można po prostu licytować, wstawiać przedmioty, można się zaangażować, bo myślę, że tak naprawdę no to są takie istotne, najbardziej istotne rzeczy, z których później finalnie jesteśmy po prostu bardzo zadowoleni i przynoszą nam po prostu szczęście, tak? No i sytuacja jest właśnie taka też, że to nie jest gadanie, tylko działanie. I to jest konkretne działanie, przynoszące konkretny skutek, więc ja myślę, że takie rzeczy są najważniejsze, czyli akcja bezpośrednia. To jest realna ewolucja w naszym istnieniu. Bo ja myślę, że póki zostają tutaj właśnie tacy ludzie, którym zależy i którzy po prostu chcą coś zrobić, i to właśnie z pozycji serca, z takiego dobrego działania, nie z walki, kłócenia się i po prostu wytykania ludziom ich błędów, bo wydaje mi się, że nikt z nas nie jest idealny, nikt nie jest jakimś superbohaterem. Mamy swoje słabości, a z drugiej strony właśnie to nasze podejście chyba do tych, którzy mają jakby, no są w sytuacji, gdzie są po prostu totalnie jakby zależni od innych, no to o nas świadczy jako ludziach, tak? I myślę, że to jest po prostu sytuacja, którą warto mieć świadomości, że życie jest właśnie na tyle nieprzewidywalne, że nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć i po prostu z dnia na dzień może się wszystko zmienić. I wtedy się okazuje, że właśnie przychodzą zupełnie obcy ludzie, robią dobre rzeczy, wspierają nas, starają się nam pomóc. Ja myślę, że to jest taka rzecz, która po prostu, póki to jest na tym świecie, to ja się nie martwię, tak? Póki jest jeszcze w człowieku ta chęć pomocy, ta chęć ulżenia w cierpieniu, to nie ma znaczenia, co się będzie działo, tak? Bo ostatecznie jesteśmy wciąż cały czas ludźmi. No i najprostsze, co można byłoby zrobić, oczywiście można byłoby wybudować jakiś ośrodek pomocy dla nich, coś takiego, ale no nie, na razie jakby nie jest to możliwe. Więc z małżonką postanowiliśmy, no najprostsze, co można zrobić, no to nakarmić kogoś, tak? Jak jest głodny, zje coś, trochę się lepiej poczuje. No. Co się dzisiaj wydarzyło? Dzisiaj rozdawaliśmy jedzenie, jak co tydzień. Jedzenie wegańskie. Dzisiaj był sosik wieczorkowy, suróweczka z kapusty pekińskiej z kukurydzą w sosie winegret. Wszyscy chwalili jedzenie na koniec, więc to było najważniejsze. Zje coś, trochę się lepiej poczuje, może złapie wtedy lepszą perspektywę, jakoś będzie miał chęć zrobienia coś ze sobą w tym momencie, tak? Głodny człowiek raczej się koncentruje tylko na zdobyciu pożywienia i ciężko mu jest jakby ogarnąć inne rzeczy. Nasza akcja nazywa się Gedziung Norbu. Działamy pod auspicjami Polskiego Związku Buddyjskiego i zachęcamy do wspierania naszej akcji, bo warto. Bo ja myślę, że w nas jest po prostu wielka moc. No. Wielka moc, tylko że ta moc, wytracamy ją, kiedy po prostu idziemy na wojnę, na walkę. Zaczynamy obwiniać innych. A myślę, kiedy jakby zaangażujemy tą energię kreatywną, twórczą, odwagę, coś, co można stworzyć, zbudować, coś, co ma rozmnażać, tak? A nie się wykłócać czy walczyć,
to w tym jest tego, po pierwsze jest dużo większy pożytek, a po drugie po prostu w tym jest większa moc. I serdecznie, kochani, zapraszam do tego, żeby brać udział w tym. Polecam z całego serca wesprzeć tą akcję i po prostu zrobić coś dobrego. Dzięki serdeczne.